teraz równie wspaniali goście. Zaczniemy od niego. On, Bożyszcze Dam, Łukasz Zagrobelny. Dzień dobry. Witamy się serdecznie. Ona, debiutująca w Teatrze Roma, Natalia Krakowiak. Piękna, zdolna, młoda. I pełna pasji. No dziękuję. Łukasz, a ty umiesz tak jak Szejtan, że ty umiesz wszystko, bo przecież ty jesteś zwierzę musicalowe. Wiesz co, tak szczerze mówiąc, klasycznego repertuaru jeszcze nie próbowałem, chociaż w czasie studiów w Akademii Muzycznej we Wrocławiu mieliśmy obowiązkową lekcję śpiewu klasycznego i podobno pani była zachwycona moim tenorem i mówiła, że gdybym się zdecydował, byłbym świetnym tym tenorem z Pinto. Ale się nie zdecydowałem. Łukasz Zagrobelny, pozostałeś w tak zwanej muzyce cywilnej, rozrywkowej. Chociaż muszę powiedzieć, że to, co dzieje się aktualnie w Teatrze Roma, poszerza bardzo ten repertuar zwyczajnego śpiewania. Myślę tu o scenie kameralnej, no bo na dużej scenie Mamma Mia dzień po dniu, tak, z wielkimi sukcesami. Trzeci sezon chyba. A tu kameralnie, tylko we dwójkę. Ty, no powiedziałbym, stary wega, jeśli chodzi o Teatr Roma. Obok ciebie, jak już mówiłem, Natalia Krakowiak, która debiutuje na tej scenie. Wcześniej byłaś kilka ulic bliżej Śródmieścia, czy można powiedzieć bliżej Powiśla, w Teatrze Buffo. Tak. Tylko tyle masz do powiedzenia na ten temat? Pracowałam w Buffo przez 8 sezonów. No i nadszedł jakby czas, żeby iść dalej, żeby się rozwijać i jakby propozycja z Romą była propozycją nie do odrzucenia. I opowiedz ci o tym spektaklu. Pięć ostatnich lat to jest spektakl, o którym rozmawiamy. Oryginalny tytuł The Last Five Years. Jest to musical kameralny, bardzo popularny swojego czasu na Broadwayu, ale nie na tym takim Broadwayu mainstreamowym, gdzie się gra bardzo duże spektakle, tylko na tak zwanym off-Broadwayu, czyli spektakle alternatywne, mniejsze. Podobno bardziej ambitne i na pewno dosyć i na pewno trudniejsze. A o czym to jest, jeśli chodzi o ambicje? Pięć ostatnich lat to jest opowieść o dwojgu ludzi, o ich małżeństwie, o tym, jak na początku się w sobie zakochują, są pewni wiary i w to, że im się uda. Niestety ich drogi gdzieś tam się rozchodzą. Przeważa ambicja i pęd do kariery głównego bohatera. A czym oni się zajmują? Jamie jest pisarzem, a Katie jest początkującą i ciągle aspirującą do tego, żeby występować w musicalach aktorką. No fantastyczna. Świetna rola dla ciebie. No idealna. Piękna, pięknie śpiewa, pięknie tańczy. No, dosyć smutna historia, ale to wszystko jest okraszone naprawdę fantastyczną muzyką Roberta Jasona Browna. Przepiękne melodie, przepiękne ballady, mieszanka stylów, bo jest i są, jak wspomniałem, piękne ballady i mocniejsze numery, i numery, w których Natalia może pokazać, że tańczy. Ja na szczęście nie tańczę. Ale przepiękna historia. No jakby trzeba na pewno też dodać, że jest to, myślę, dla nas obojga było bardzo duże wyzwanie, pewnie wokalne. No tak, jeżeli chodzi o mnie, to był absolutnie najtrudniejszy materiał muzyczny do zaśpiewania, jaki miałem możliwość zaśpiewać w Romie i nie tylko w Romie, a do tego też bardzo, bardzo duże wyzwanie aktorskie, ponieważ to jest przedstawienie kameralne. Jest nas tylko dwójka głównych bohaterów na scenie, są jeszcze dwie tancerki, jest oczywiście orkiestra na żywo, ale tak naprawdę przez półtorej godziny to na nas skupia się uwaga i my musimy robić wszystko, żeby te emocje podtrzymywać i zrobić wszystko, żeby ludzie słuchali tej naszej historii. Łukasz Zagrobelny, Natalia Krakowiak. Trzymam kciuki, bo widzę, że pełne zdenerwowania, a jednocześnie coś genialnego, kiedy to dwójka młodych artystów może skupić na swoją uwagę na jednym spektaklu, na wspaniałej scenie. Trzymamy kciuki i słuchamy. Co to będzie za piosenka, którą wybieracie? Za szybko. Numer Jamiego. Wciąż usłyszałem, czy to był budzik. Łukasz Zagrobelny, U stóp, Nowy Jork. Człowiek sukcesu w piosence zawarł wszystko, całe swoje motto życiowe. Rzeczywiście to wszystko się zaczyna wspaniale, ale
później przychodzi prawdziwe życie, tak? Mówisz w tym spektaklu? Tak, tak. Jamie bardzo, bardzo chce tej swojej kariery, chce być bardzo sławnym pisarzem. No i wychodzi mu to, ale kosztem tego, że zaniedbuje Katie i ciągnie go w trochę inną stronę. A Katie, jak to wrażliwa kobieta, bardzo to przeżywa, zalewa się łzami. Tak, no i nie Natalia, będą, nie tak będą... wszystko się tak, dzieje? Tak, Natalia, ale może Czakowiec? Warto też dodać, że historia jest o tyle skomplikowana, że... Ciężko było nam to na początku jakby zorganizować tak, żeby widz mógł dobrze to zrozumieć. Uwierzyć. Żeby mógł uwierzyć, ale historia polega na tym i trudność tego spektaklu, że po pierwsze jest tylko i wyłącznie śpiewany, czyli nie ma żadnych tekstów mówionych, a po drugie zaczyna się to tak, że ja zaczynam swoją historię opowiadać od końca naszego związku, natomiast Jamie, czyli Łukasz, od początku i spotykamy się dopiero jakby pośrodku tej historii. Ta historia tej miłości tak się idzie takimi sobie dwoma drogami, spotykają się w środku i się znowu rozchodzą. No bardzo fajne przedstawienie. Natalia Krakowiak i Łukasz Zagrobelny. Wiem, że wychodzi płyta z tego spektaklu, bardzo ważna. Płyta już wyszła, już jest. Można ją zakupić. Zapraszamy oczywiście do Teatru Muzycznego Roma. Scena kameralna. Gramy jutro, pojutrze i w niedzielę. Jakieś tam jeszcze bilety są, także zapraszamy do kas. No i co? No bardzo się cieszymy, że udało nam się zagrać w tym spektaklu, bo dla mnie to jest absolutnie spełnienie mojego muzycznego i teatralnego marzenia. Słuchajcie, ale może jeszcze jedną piosenkę, przynajmniej jak jesteście na dwa głosy, dobrze? Zgadzacie się na taki koniec tej rozmowy? Tak, zgadzamy się i to będzie teraz piosenka Katie, tak, czyli Natalii Krakowiak. Pod tytułem Ja tam jestem gdzieś. Prosimy.